Witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa na naszym kolejnym przewodniku do długowieczności. Ci z Państwa, którzy będą korzystali dzisiaj z tego webinaru, będą skupiali się zapewne na temacie, który dotknie naszych stawów i naszego układu kostno-stawowego. Natomiast zachęcam Państwa do tego, żebyście weszli na stronę willoway.com, ponieważ tam nieustannie pojawiają się promocje i w tej chwili również wiosennie, a ten nasz webinar to jest webinar wiosenny, tam pojawiają się specjalne promocje, więc na przykład możecie sobie tam zobaczyć takie dwupaki jakiegoś aloesu, który myślę, że byłby wspaniałym zdrowiem, a nawet w prezencie dla najbliższych. Zachęcam do tego, dlatego że są bardzo, bardzo duże zniżki na te specjalne pakiety. Aloes, który mamy, ma bardzo specjalny skład. Oczywiście są inne też pakiety, także zachęcam, proszę wejść na stronę willoway.com, tam zobaczycie specjalne wiosenne, przedświąteczne, przedwielkanocne promocje. Natomiast przewodnik do długowieczności Willoway to jest coś, co pozwala nam nie tylko zrozumieć choroby, ale również poprzez zastosowanie odpowiedniej suplementacji, odpowiednich ziół, wydłużyć nasze zdrowie, tak? Zwiększyć nasze zdrowie i wydłużyć nasze życie w zdrowiu. No na tym nam najbardziej zależy. To jest główny cel naszej pracy, naszej edukacji. Poprzez tą edukację, poprzez spotkania, poprzez wymianę opinii, informacji, do czego Państwa serdecznie zachęcam, bo tak wiosennie cudownie jest po prostu, a za chwilkę będzie ciepło, spotkać się z kimś znajomym, opowiedzieć mu o naszym projekcie, przy jakiejś dobrej herbatce w jakiejś kawiarni, a już niedługo ogródki ruszą, więc milej będzie rozmawiać o tym, co możemy przygotować i w jaki sposób możemy pomóc naszym znajomym w ich zdrowiu. Szanowni Państwo, dla tych, z którymi nie miałem wcześniej okazji się spotkać, nazywam się Janusz Wietech, a jestem lekarzem, dietetykiem klinicznym i dyplomowanym zielarzem fitoterapeutą. Gdyby ktoś z Państwa chciał skorzystać z konsultacji, zapraszam, Kebella Beauty Clinic Katowice. Macie na stronie internetowej również na Google informacje oraz kontakty do nas. Wspaniałe okoliczności przyrody w pięknym miejscu w Katowicach i pyszna kawa. Zapraszam. A temat dzisiejszy to kręgosłup, który wcale nie musi boleć. Tych stawów różnych, które są w naszym organizmie i połączeń kości jest bardzo wiele. Oczywiście jest też bardzo wiele różnych rodzajów stawów i to nasze rusztowanie, które utrzymuje naszą pionową postawę ciała, to w głównej mierze kręgosłup, który łączy cały korpus naszego organizmu i przez obręcz biodrową, tak, przez kończyny dolne, pozwala nam utrzymać postawę pionową. Proszę zwrócić uwagę, że kręgosłup ma nie tylko właściwości takie, że posturalne, jak my to nazywamy, czyli utrzymuje nas w pionie, ale to jest też nieprawdopodobna silna maszyna, która potrafi wytrzymać bardzo wiele obciążeń. Ja Państwu to o tym opowiem, jak zaraz przypomnimy sobie troszeczkę o tym dysku, o tym krążku międzykręgowym. Zanim do niego przejdziemy, przypomnimy sobie taką podstawową informację o samym kręgosłupie, o tym naszym dzisiejszym bohaterze. Kręgosłup zbudowany jest z kręgów, tak, które chronią rdzeń kręgowy. Mamy kręgi szyjne, piersiowe, lędźwiowe, krzyżowe. Tak? I od rdzenia kręgowego pomiędzy tymi kręgami odchodzą nerwy rdzeniowe, które zaopatrują cały nasz tułów aż do kończyn dolnych, tak? Jak również ramiona i kończyny górne. My tak nazywamy w medycynie kończyny górne, kończyny dolne, czyli nie noga i ręka, tylko właśnie kończyny górne i dolne. Tak to się przyjęło. A więc poza tym, że jest funkcja ochronna, to również mamy tą funkcję posturalną, czyli ta pionowa postawa ciała.
Jak zwrócicie uwagę na, czy spojrzymy z boku na kręgosłup, to zobaczycie, że kręgosłup nie jest prościutki, on jest powyginany. I to jest bardzo ważne, żeby on był właściwie powyginany i nieposkręcany. Bo każde nieprawidłowe wygięcie kręgosłupa albo jego skręcenie może doprowadzić do wielu, wielu problemów. Muszę Państwu powiedzieć, że w swojej pracy, w swojej praktyce spotkałem osoby, których ból kręgosłupa i chcę Wam też dzisiaj troszkę takich ciekawostek opowiedzieć. Zaczął się od tego, że to części u pań, że występuje na przykład na lewej nodze hallux jakiś maleńki stan zapalny, który powoduje, zobaczcie, cały układ kostno-stawowy to jest taki układ wzajemnych relacji, takich dźwigien. Tak jak na wadze, na szalce położycie na jednej stronie jakiś ciężarek większy, na drugiej lżejszy, to ona się przechyla. I jeżeli nierówno układacie swój organizm, czyli macie na lewej nodze hallux, to ponieważ on może boleć, zaczynacie przenosić ciężar ciała na prawą nogę. Jak przenosicie ciężar ciała na prawą nogę, to obciążacie dodatkowo kolano i biodro prawe, ale jednocześnie pamiętajcie, że zaczynacie patologicznie obciążać kręgosłup. I bardzo wiele osób, muszę Państwu powiedzieć, zaczyna w cudzysłowie swoją karierę z ortopedią i reumatologią przez jakąś błahostkę, coś, co powoduje, że przeciążamy lewą albo prawą stronę ciała, albo rotujemy, skręcamy kręgosłupem, bo coś nas pobolewa. Jeżeli nie zadbamy, nie usuniemy przyczyny tej nawet drobnej zmiany i nie przestaniemy powracać do tak zwanego wzorca ruchu, do symetrii, to może się okazać, że nie tylko padnie nam kolano i biodro, ale również kręgosłup. I pojawia się wtedy objaw, jakim jest ból kręgosłupa. I zwróćcie uwagę, że przyczyna bólu kręgosłupa to najczęściej przeciążenie lub nadwyrężenie. Zobaczcie, czyli mamy zbyt długie siedzenie w tej samej pozycji, albo zbyt intensywne ćwiczenie, albo mamy jakieś patologiczne skrzywienie kręgosłupa, albo pojawiają się zwyrodnienia jakieś w kręgosłupie, bądź pojawia się dyskopatia, potocznie nazywana wypadaniem dysku. I to są takie najprostsze, najczęstsze przyczyny bólu kręgosłupa. No, nic miłego, słuchajcie, ten ból kręgosłupa i zdarza się bardzo często. Wyobraźcie sobie, że ból pleców jest najczęstszym powodem zwolnień lekarskich dorosłych pacjentów poniżej 45 roku życia. To jest najczęstszy powód zwolnień lekarskich. A zatem to jest coś, o czym warto rozmawiać, bo z dużym prawdopodobieństwem dotyka prawie wszystkich osób. I zobaczcie również, że po przeziębieniu jest drugim, tak? Po przeziębieniu jest drugim powodem porad lekarskich w poradni lekarza rodzinnego. Czyli przeziębienia i ból kręgosłupa, słuchajcie, to są, wydaje się być takie najczęściej występujące problemy, z którymi musi poradzić sobie lekarz rodzinny. No dobrze, ale musicie również pamiętać, że powodem bólu brzucha, bólu kręgosłupa może być przeciążenie, ale mogą być również silna zmiana degeneracyjna, a nawet nowotwór. A zatem nie można ignorować problemów zdrowotnych związanych z bólem kręgosłupa. Teraz, gdybyśmy chcieli tak troszeczkę głębiej w ten kręgosłup wejść, chwilkę się zatrzymać na tym, muszę Państwu powiedzieć, że bardzo różne są problemy, które powodują problemy kręgosłupa. Na przykład osteoporoza. Myślę, że część z Państwa mogła się z tym spotkać. U osób młodych, bo w ogóle muszę Państwu powiedzieć, wczoraj jechaliśmy, zawoziłem córkę do pracy, jechałem do poradni i zatrzymaliśmy się na światłach.
I na przystanku siedziała grupa młodych ludzi, patrzonych w swoje smartfony, zgarbionych nad ekranem. I ja jestem przerażony, słuchajcie, jeżeli ci młodzi ludzie, tak, ze szkoły podstawowej, z tymi smartfonami, dorosną już do wieku dojrzałego i dożyją do tych 40-50 lat, a gdzie tam jeszcze, to ja już nie wspomnę o tym, jakimi będą ludźmi i jak te smartfony im wypiorą mózg, to jeszcze jaką wadę postawy będą mieli. Otyłość i wady postawy w tej chwili związane z trybem życia młodych ludzi i postawą ciała to jest jakaś gigantyczna katastrofa. My wszyscy, słuchajcie, będziemy za chwileczkę zrzucać się z naszych ZUS-ów i podatków na to, żeby tych młodych ludzi leczyć z problemów ze wzrokiem, nie wiadomo co jeszcze, tak, jak te komórki wpływają na ich zdrowie, i z kręgosłupem. Tak? Jeżeli chodzi o inne przyczyny zmian w kręgosłupie, i tutaj za chwilkę też powiem wam bardzo fajną ciekawostkę, to mogą być to zaburzenia gospodarki hormonalnej, może być brak aktywności fizycznej, może być uraz kręgosłupa, który wywiera wpływ, otyłość, mogą być skrzywienia, krzywica, różne choroby, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, zaraz do tego wrócimy. RZS może być długotrwałe przeciążenie kręgosłupa, pracą na przykład, jak również wiek, tak? Czyli predyspozycja związana z wiekiem, gdzie mamy utratę elastyczności, uwodnienia tkanki. A wracając do zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa. Szanowni Państwo, to jest choroba, która należy do grup chorób kręgosłupa reaktywnych, spondyloartropatii. I muszę Wam powiedzieć, że to jest jedna z najciekawszych przykładów tego, co jest zresztą w podręcznikach napisane, że probiotyki to jest jedna z najważniejszych rzeczy leczenia bardzo wielu chorób. O co chodzi? Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa dotyczy stawów kręgosłupa, ale w podręcznikach, które napisano na ten temat, jest podkreślone, że prawdopodobnym pierwotnym powodem uszkodzenia stanu zapalnego kręgosłupa może być stan zapalny, który zaczął się w przewodzie pokarmowym lub w nerkach. Słyszycie? I warto zapamiętać, co ma mikrobiota jelitowa do zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa albo do łuszczycowego zapalenia stawów. Ano bardzo wiele. Okazuje się, że zaburzenia mikrobioty, stany zapalne przewodu pokarmowego bądź stany zapalne, które rezydują w układzie moczowym, mogą uaktywniać patologiczne reakcje w stawach kręgosłupa, czyli mamy choroby spondyloartropatię. Bardzo ciekawy przykład. Natomiast powiem Państwu też a propos leczenia kręgosłupa i różnych dolegliwości, no bo jak już mówimy o problemach różnych, to mogą pojawić się też pytania o jakieś rozwiązania. I zanim opowiem o osteoporozie, powiem Państwu, że miałem taką pacjentkę, która była pięciokrotnie operowana w jednej z najlepszych klinik w Polsce. I lekarz prowadzący powiedział, że w Polsce jej nikt nie pomoże. I ta osoba przyszła do mnie, przyprowadzono ją, właściwie to prawie przywieźli ją wozem konnym, ja żartuję oczywiście, bo to była osoba, która od 2 lat leżała w gigantycznym bólu. I wyobraźcie sobie, minęło 6 tygodni i ta osoba wróciła samochodem do domu, samodzielnie prowadząc ten samochód, a przez 2 lata leżała, a jak była Wigilia, to ją na łóżku kładli przy stole wigilijnym. Tak ją bolało. Największym jej marzeniem było to, żeby przestało ją boleć. Po 5 operacjach kręgosłupa. Pamiętajcie, że operacja kręgosłupa nie gwarantuje sukcesu. I jest to ostateczność. I powiem Państwu, to była ciekawostka, ponieważ u tej osoby zastosowano naturalne techniki leczenia, które ja kocham,
czyli medycyna fundamentalna, medycyna fizykalna, pole magnetyczne i suplementacja. I okazało się, że stan zapalny wycofał się. Mam nawet zgodę tej pacjentki na publikację kazuistyczną, czyli taką wyjątkową w medycynie, ponieważ okazało się, że bez konieczności stosowania silnych leków, stosując naturalne techniki leczenia, udało się odwrócić ból, który trwał przez 2 lata. Zawsze pamiętajcie o tym, że organizm chce, żebyście byli zdrowi. Zawsze o tym pamiętajcie. Organizm nie chce, żebyście byli chorzy. On będzie dążył do zdrowia, tylko trzeba mu to umożliwić. I zanim kogoś zoperujemy, czy podamy silne leki, które będą tłumiły ból, warto zrozumieć, co jest powodem. I powodem problemów tej pacjentki, słuchajcie, była rozrastająca się blizna pooperacyjna, która pod wpływem naturalnych bodźców fizykalnych i suplementacji się wycofała i przestało boleć. Taka prosta rzecz. Jeżeli chodzi o osteoporozę, to też zanim sobie przypomnimy o osteoporozie, to jak pamiętacie, to jest odwapnienie kości, taka zrzeszotnienie kości, one są kruche, łamliwe, może dojść do pęknięcia kręgosłupa, czy kompresyjnego, nawet zmiażdżenia takiego kręgu, pęknięcia szyjki kości udowej, złamanie w rejonie nadgarstka. No nic miłego, a u osoby starszej, takiej wiekowej, jak u takiej osoby by się zdarzyło coś takiego, jak ta osoba przestanie się ruszać, to się może źle skończyć, bo się pojawi zapalenie płuc albo jakieś inne tego typu świństwo i ta osoba może po prostu umrzeć z powodu powikłań, bo się nie rusza. Ma ograniczone możliwości ruchu, płuca nie pracują prawidłowo, przez to leżenie jeszcze, nie daj Boże, jakieś odleżenie się pojawiają, no masakra. Ale popatrzcie, ja nie twierdzę, że tym się da wyleczyć osteoporozę, ale dietą znacząco można złagodzić objawy. Czyli jeżeli zastosujecie suplementy ziołowe i odpowiednią dietę, to możecie bardzo pozytywnie wpłynąć na leczenie osteoporozy. Podam wam przykład. Kości są buforem regulującym równowagę kwasowo-zasodową. I one w określony sposób reagują, jak mamy nadmiar zasad albo kwasów w organizmie. Ciekawostka polega na tym, że jak macie kwasicę, to ta kwasica niszczy wasze kości. Ale jak macie zasadowicę, to kości, chcąc wyrównać tą zasadowicę, wbudowują wapni do kości i te kości stają się znów silniejsze. A jak zrobić fizjologiczny nadmiar zasad w organizmie? Ano jedna ze sposobów mówi, żeby jeść dużo warzyw, które w organizmie powodują delikatny nadmiar zasad, prowokując kości do wbudowywania wapnia. A zatem, jeżeli dostarczycie suplement, który ma charakter zasadotwórczy, czyli macie w Wiluway taką mieszankę minerałów i do tego dodacie odpowiednią dietę zasadotwórczą, to możecie pozytywnie wpływać na wasze kości. Zawsze pamiętajcie o tym, że wasz organizm chce was wyleczyć. A tu mamy dyskopatię, to na czerwono zaznaczone, czyli dysk międzykręgowy, ten krążek międzykręgowy. On ma bardzo ciekawą budowę. To tak trochę przypomina opona. To znaczy, ten dysk w środku ma galaretkę, tak? A na zewnątrz pierścień włóknisty. Ta galaretka nazywa się jądrem miażdżystym. I teraz jak ten pierścień włóknisty, tak jak opona na zewnątrz, staje się słaby, to jądro miażdżyste, ta galareta potrafi uwypuklić tą oponę, w cudzysłowie, i narobić problemów. Bo jak ta oponka się uwypukli i zaczyna uciskać pień nerwu rdzeniowego, to zaczyna być problem, bo zaczyna pojawiać się ból, a czasem nawet, słuchajcie, może być tak duże uwypuklenie, czyli przepuklina dysku krążka międzykręgowego, że jak uciśnie na ten nerw, to potrafią być objawy amputacyjne. Bardzo niebezpieczna sytuacja, którą trzeba bardzo natychmiast zareagować.
I jeżeli macie takie dyskopatie, bo to zależy też na jakiej wysokości w kręgosłupie, bo najczęściej pamiętamy o rwie kulszowej. To jest taki ból, który wzdłuż przebiegu nerwów, który z korzeni, który tworzy się nerw kulszowy, powoduje od lędźwi, tak, od odcinka krzyżowego przez pośladek, tylną powierzchnię uda, podudzia, aż do stopy potrafi promieniować ten ból. On jest dość charakterystyczny. I tutaj mamy objawy ucisku lub podrażnienia nerwu kulszowego lub korzeni tych nerwów rdzeniowych, z których powstaje ten nerw. To nie jest jeden nerw, tylko on się składa z kilku różnych, można powiedzieć, nerwów. I to jest rwa kulszowa. Teraz, jeżeli nie zareagujecie prawidłowo, to może pojawić się problem. Zatem mamy sytuację taką: mamy choroby kręgosłupa, mamy nie tylko choroby kości, czy na przykład osteoporozy, ale również choroby stawów, czyli mamy na przykład reumatoidalne zapalenie stawów albo zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa. Może być to spowodowane na przykład zaburzeniami gospodarki hormonalnej, ale może być spowodowane otyłością, albo nieprawidłowym ułożeniem, albo tak jak Państwu tłumaczyłem, może się zacząć od haluksa w nodze, a poprzez przenoszenie ciężaru ciała, bo to trwa miesiącami, potrafimy sobie uszkodzić kręgosłup. Pamiętajcie, że wzorzec ruchu, gimnastyka, trzymanie tej szalki wagi w cudzysłowie, w symetrii jest jednym z podstawowych elementów zdrowia. I powiem Wam, jak ważne jest odżywianie na przykład dysku międzykręgowego. Ktoś kiedyś obliczył, ja nie pamiętam dokładnie jak to było, bo to było w jednym z badań klinicznych opublikowane, że dysk międzykręgowy, że kręgosłup potrafi wytrzymać 800 kg na centymetr kwadratowy uderzenia. Możecie sobie wyobrazić, jak gigantyczną wytrzymałość musi mieć taka struktura. I to jest związane między innymi z jego charakterystyczną budową, a więc tym powyginaniem, ale fizjologicznym powyginaniem i dyskami międzykręgowymi, i to wszystko amortyzuje. I teraz jest inna sytuacja. Zaczynamy być chorzy. Zaczynamy mieć problemy z kręgosłupem. Musimy podać coś. Musimy zacząć myśleć o zdrowiu, czyli przejdźmy teraz na drugą stronę. Zacznijmy myśleć, jak sobie pomóc. Czyli czy mamy suplementy i do tego odpowiedni sposób żywienia, bądź zioła, które potrafią nam pomóc. I pierwszą rzeczą, o którym Państwu chcę przypomnieć, to jest syrop Arthroflex, czyli syrop, który będzie dostarczał dużą ilość substancji budulcowych. Czyli pokażę Państwu kilka mieszanek ziołowych i suplementów, których zadaniem jest z jednej strony ochrona stawów przed stanem zapalnym, a z drugiej strony bardzo mocne odżywianie stawów, bo staw, który nie jest odżywiony, jest narażony na kontuzję i uszkodzenie. Pamiętajcie, i lepiej jest zapobiegać, lepiej jest inwestować w swoje zdrowie teraz, niż jak będzie za późno, będziecie chorzy, bo ból jest gigantyczny. Ja muszę Państwu powiedzieć, zanim przejdziemy do Arthroflexu, że ja raz w życiu przeżyłem takie odcięcie dyskiem międzykręgowym. Miałem wtedy 20 parę lat i jechałem z moim synem na spacer w wózku. I ja sobie ten wózek z tym małym dzieckiem zniosłem po schodach w bloku. Słuchajcie, jak mnie siekło, gdzieś postawiłem niewłaściwie nogi, nieprawidłowo obciążyłem kręgosłup, tak? I skończyło się tym, że ten dysk międzykręgowy gdzieś mi troszeczkę się uwypuklił i ucisnął na korzeń nerwu kulszowego. Słuchajcie, ból taki, aha, jeszcze to jest ciekawe, ja z tym moim synem, z moim dzieckiem, szedłem na dworzec spacerkiem, żeby przywitać moją żonę, która wracała gdzieś z zakupów, pamiętam.
No i słuchajcie, można powiedzieć, że doczołgałem się jakieś 100 metrów, tak, opierając się na tym wózku, po czym przekazałem ten wózek mojej żonie, poprosiłem ją, żeby wróciła z dzieckiem do domu, a ja chyba godzinę czasu szedłem tych 100 metrów do domu. Ból był nieprawdopodobny. Zatem szkoda naszego zdrowia i szkoda tego cierpienia. Po pierwsze aktywność fizyczna, po drugie wzmacnianie tego organizmu i kręgosłupa jest bardzo ważne. Ja muszę przyznać, że mnie to wtedy tak wystraszyło, że ja od tamtej pory, a minęło już 30 lat, nie miałem nigdy więcej, odpukać w niemalowane, takiego incydentu. Czyli udało mi się skutecznie wyleczyć to, co wtedy się stało, wzmocnić kręgosłup i dysk międzykręgowy. No ale niestety nie wszystkim się to udaje. Dlatego przypominam, szanowni państwo, że żeby mieć zdrowy kręgosłup, trzeba go regularnie odżywiać. Żeby go odżywiać, trzeba dostarczać substancje wzmacniające. I kilka przypominają. Nie ma zdrowego stawu bez chondroityny, glukozaminy, kwasu hialuronowego i kolagenu. Nie ma zdrowego stawu bez tego. Do tego musicie wziąć pod uwagę, że dysk międzykręgowy to jest również nawodnienie, bo kwas hialuronowy ma wchłaniać wodę i trzymać tą wodę w stawie. Tak? I zaraz sobie przypomnimy kilka tych elementów, nazwijmy to odżywczych i ziołowych, które znajdziecie w syropie. Nie będę Państwa zanudzał, ja tylko przypomnę takie podstawowe informacje, czyli chondroityna. Ona ma bardzo wiele funkcji, jednocześnie jej zadaniem jest ochrona kości i ochrona stawów przed zniszczeniem, przed przeciążeniem i budowa tego stawu, tak? I podawanie chondroityny po prostu wspomaga regenerację chrząstki. Zaraz odezwie się ktoś, kto powie, a nie, chrząstka się nie regeneruje. Ma rację i nie ma racji. O co chodzi? Jeżeli państwo zniszczycie prawdziwą taką chrząstkę, jaką może widzieliście, nie wiem, jak ktoś sobie kiedyś kość wołową kupował, to ta kość wołowa, no, jak jest staw, to ona ma taką piękną, silną, szklistą budowę, czyli chrząstka szklista. Ona jest bardzo silna. Ale jak tam powstanie stan zapalny, albo z jakiegoś powodu uderzycie czymś, zniszczycie chrząstkę szklistą, to prawdą jest, że chrząstka szklista się nie regeneruje, czyli nie odbuduje się, jak ją złuszczycie. W jej miejsce wchodzi chrząstka włóknista. Też chrząstka, tylko słabsza. A zatem, jak ktoś mówi, że chrząstka się nie regeneruje, to ma tylko trochę rację. Chrząstka się regeneruje, jak ją zniszczymy totalnie, tylko po prostu powstaje inna. W związku z tym lepiej jest, szanowni państwo, huchać, dmuchać i szanować to, co mamy, i wzmacniać każdego dnia, pamiętając, że lepiej trzymać chrząstkę szklistą i dbać o nią i ją odżywiać, niż doczekać momentu, w którym ona się zniszczy, bo już nigdy więcej taka sama silna nie odrośnie. Musi być również kolagen, który jest niezbędny nie tylko do budowy skóry, paznokci, ale również staw. Musi być glukozamina. To jest bardzo ważne. Glukozamina jest przykładem substancji, która jest dowodem na to, że żeby człowiek był zdrowy, musi przyjmować suplementy. To jest jeden z dowodów na to. Dlaczego? Dlatego, że glukozamina jest nam potrzebna do budowy stawów, a nie występuje w żadnym z produktów żywnościowych. Czyli nie da się zjeść kiełbasy z glukozaminą. Ją trzeba po prostu suplementować. Pamiętajcie o tym, bo ja się często spotykam z takimi mądralami, którzy mówią, suplementy to są nic nie warte, w ogóle to jest taka ściema. Człowiek się nażre, przepraszam za kolokwializm, marchewki z kapustą i wołowiną i tam wszystko jest. Nieprawda. Nie wszystko. I stawy wcale nie będą zdrowe, jak nie będziecie suplementować glukozami.
Później mamy wiązówkę błotną. Wspaniała roślinka o bardzo, bardzo silnych właściwościach chroniących stawy przed stanami zapalnymi. Czyli wiecie, stan zapalny w medycynie opisuje się przez określone cechy. Czyli jeżeli tkanka jest w stanie zapalnym, to ona tak nie funkcjonuje prawidłowo, jest spuchnięta, jest zaczerwieniona i do tego jeszcze boli. Tak? Czyli nasze stawy często tak wyglądają. Wiązówka błotna to jest taka tarcza, która chroni nas przed tym świństwem nazywanym stanem zapalnym. Kadzidłowiec indyjski również ma silne właściwości chroniące stawy. Cika róża, dlaczego? No bo przecież jest skarbnicą witaminy C. Ona sama w sobie również, szanowni państwo, to zostało w badaniach zostało udowodnione, ma silne właściwości wspomagające elastyczność chrząstki stawowej. Czyli może państwo o tym nie wiecie, bo my to podkreślamy, że jest skarbnica witaminy C, ale wyobraźcie sobie, że sama dzika róża posiada substancje inne niż witamina C, które wspomagają funkcjonowanie stawów. Pamiętajcie o tym, warto o tym pamiętać, bo my o tym często zapominamy. Kwas hialuronowy. Słuchajcie, jest takie piękne sformułowanie, czasem lekarz opisując zdjęcie rentgenowskie kręgosłupa pisze cechy dehydratacji, czyli cechy odwodnienia dysku międzykręgowego. To jest niestety zły znak. To znaczy, że nie nawadniamy organizmu, a odwodniony dysk międzykręgowy to jest tak, jakbyście jechali samochodem, tylko z przebitą oponą, z flakiem. Bo jeżeli dysk międzykręgowy nie jest elastyczny, to wasz kręgosłup nie będzie pracował prawidłowo. To tak jakbyście, wyobraźcie sobie, że skręcacie samochodem w ostry zakręt szybko, tylko nie macie napompowanych kół, tylko macie flaki na tych oponach. Nie macie szans. Opona zeskoczy z felgi i wylądujecie w rowie. I może się zdarzyć w kręgosłupie dokładnie to samo. Jeżeli nie macie kwasu hialuronowego w stawie i maść stawowa jest słaba, i dysk międzykręgowy jest odwodniony, to nie pracuje prawidłowo. Ruch tego stawu może być tak obszerny, że może dojść do na przykład kręgozmyku albo uszkodzenia pierścienia włóknistego dysku międzykręgowego, tej oponki między kręgami i jest problem. Kwas hialuronowy to jest to, co trzyma wodę w naszych stawach. Imbir. Słuchajcie, panie albo osoby, które mają problemy z nudnościami, będą kojarzyły imbir, bo ma właściwości chroniące nas, jak mamy nudności czy przeciwwymiotne. Ale imbir należy do roślin, które należą do gwiazd reumatologii, ponieważ ekstrakty z imbiru chronią nasze stawy, szczególnie u osób w chorobach reumatycznych. Pamiętajcie o tym. Zobaczcie, zawsze jak sobie chcecie przypomnieć jakieś roślinki działające na określone miejsce w organizmie, to muszę wam powiedzieć, że składy naszych preparatów są encyklopedią wiedzy, na co działa określona roślinka. Pamiętajcie o tym. Naprawdę, słuchajcie, zespół ekspertów, który tworzył te mieszanki, to są ludzie bardzo doświadczeni. My cały czas to modyfikujemy. I teraz pokażę państwu Art Repain. To jest jeden, ja jestem absolutnie zakochany w tej mieszance ziołowej, która została dodatkowo zmodyfikowana. Jeszcze silniejszy jest Art Repain niż był. To jest must have. To jest coś, co po prostu trzeba mieć, jeżeli ktoś ma problemy ze stawami. Skład jest jeszcze lepszy niż był. Ja już nie wspomnę, że mamy i wiązówkę, i wierzbę, tak, która była wcześniej. Ale jest też baobab afrykański. Słuchajcie, baobab, owoc baobabu jest, ma tak niezwykły skład, że na przykład zawiera więcej potasu niż
banan i więcej wapnia niż mleko. Więc pamiętajcie o tym, a tu mamy zagęszczone ekstrakty, tak? Pokażę Państwu tak szybciutko kilka roślin. Silver root. W medycynie naturalnej służy do wspomagania osób z bólami stawów. Nowy składnik Artrapein, tak? Nie tylko kwestie bólu stawów czy bóle migrenowe, ale również, Szanowni Państwo, poprawa odporności i normalizacja ciśnienia krwi. To jest o tyle fajne, że pamiętajcie, że fitoterapia ma taką własność, że jak podajecie roślinę, to ona bardzo często nie działa w jednym miejscu. Ona działa szeroko. Czyli u tej osoby, u której stosujemy tą roślinę, mamy takie szerokie działanie wspomagające różne układy. Zatem ten nasz organizm wchodzi w dobrostan nie tylko w związku z tym, że kogoś bolały stawy i trzeba mu pomóc, ale przy okazji poprawia się odporność i na przykład u kogoś normalizuje się ciśnienie krwi, czy poprawia się ciśnienie krwi. Grzebyk dwuzębny. Opisywany w różnych elementach stanów zapalnych, ale muszę Państwu powiedzieć, że to jest roślina przeznaczona z jakiegoś powodu tak została stworzona, żeby służyć głównie panom. I o tym tylko wspomnę przy okazji, poza wzmacnianiem organizmu. To jest roślina, która będzie trochę tak jak wspomaganie budowy mięśni i wzmacniania organizmu. Tak? Czyli jak idziecie na siłownię i chcecie mieć silne mięśnie i być zdrowymi i elastycznymi, to jest roślinka, która będzie pomagała. A w sposób szczególny warto pamiętać, że to jest roślina, która będzie również zmniejszała objawy zapalne łagodnego rozrostu gruczołu krokowego i również może wspomagać libido. Bardzo ciekawa roślinka, która została dodana do Artrapein. Sosna górska. Słuchajcie, sławna w reumatologii. Nie ma co opowiadać zbyt wiele. Wiecie doskonale, że ekstrakty z sosny górskiej słyną z łagodzenia różnych problemów w układzie kostno-stawowym. To jest nie tylko poprawa elastyczności stawów, ale również lepsze samopoczucie człowieka w związku z tym, że te stany zapalne i ten ból może się zmniejszać, kiedy stosujemy ekstrakty tego typu roślin. A jeżeli chodzi o paproć, to w medycynie chińskiej stosujemy ją w leczeniu osteoporozy. Tak? Czyli zwróćcie uwagę, myśmy rozmawiali o kręgosłupie, o różnych aspektach również mówiliśmy o osteoporozie. Później mamy ełkomię wiązowatą i tutaj, no podobnie jak sosna, można by to tak zakwalifikować, że mamy bardzo silny wpływ wspomagający zdrowie stawów, szczególnie tam, gdzie mamy stany zapalne i ból. Baobab afrykański, o którym już wspomniałem, słuchajcie, to jest niezwykłe. Ma tak, nawet nie pamiętałem ile tych, jak bardzo jest niezwykły, bo poza właściwościami ochronnymi dla stawów, baobab afrykański posiada, i słuchajcie, jakie są dane statystyczne, 6 razy więcej witaminy C niż pomarańcza, 3 razy więcej potasu od banana i 2 razy więcej wapnia od mleka. To jest coś niezwykłego. I nie wiem, ile osób, które nas słuchają, wiedzą w ogóle o tym. Naprawdę muszę Państwu powiedzieć, moje pierwsze spotkanie z ekstraktem z baobabu afrykańskiego było 6 lat temu. I od tamtej pory ja jestem jednym z wielkich fanów baobabu afrykańskiego jako rośliny o szczególnych właściwościach wzmacniających dla człowieka. Nie wspomnę już o niezwykłych właściwościach wspomagających zdrowie stawów. Wierzba nasza kochana, kora wierzby, słynie
z jej właściwości podobnych do ekstraktów wiązówki błotnej również, dlatego że te ekstrakty przyczyniają się do normalizacji, jak u kogoś występują stany zapalne i ból, to jest roślinka, którą warto wtedy zastosować. Czepota puszysta, tak, silne właściwości poprawiające przepływ krwi, zmniejszające agregację płytek, silny antyoksydant, normalizacja układu odporności i jednocześnie wzmacniający prawidłową reaktywność w chorobach autoimmunologicznych i innych, czyli na przykład w boreliozie, tak, gdzie mamy, zwróćcie uwagę, że czepota jest stosowana na przykład w boreliozie, tak, ma silne właściwości antyoksydacyjne, normalizujące reakcję organizmu odpornościową, tak, i jednocześnie zwalcza toksyny, które są produkowane przez krętki boreli. No i molibden. Molibden tutaj występuje w związku z tym, że on odpowiada również za gospodarkę siarki, jednego z pierwiastków dość powszechnie występujących, zresztą bardzo ważne. Muszę wam powiedzieć tylko tak szybciutko, mówimy o molibdenie w aspekcie stawów, ale ja przypomnę, że molibden i siarka to są dwa pierwiastki, które ze sobą współpracują również w regeneracji tkanki łącznej i produkcji kolagenu, a siarka sama w sobie jest jednym z najsilniejszych minerałów, może inaczej, siarka jest najsilniejszym minerałem leczącym czy poprawiającym zdrowie serca. Pamiętajcie o tym. To jest niezwykły pierwiastek, muszę Państwu powiedzieć jeszcze. Niewielu kardiologów o tym mówi, teraz mi się tak przypomniało, molibden to są stawy, siarka to są stawy. Warto pamiętać, że metabolizm siarki, również prowokowany przez molibden, to jest również poprawa pracy serca. No i kolagen. Nie wyobrażam sobie, szanowni Państwo, jeżeli chcecie mieć zdrowe stawy, żebyście oprócz syropu Artroflex, kapsułek z ziołami Artrepain Plus nie wzmacniali zawartości kolagenu w waszym organizmie. Zwróćcie uwagę, że ten kolagen jest w postaci liposomalnej, a więc jego wchłanianie jest ułatwione, tak? On nie będzie niszczony, to nie będzie degradowany w różnych warunkach, z którymi może się spotkać, nie wiem, w żołądku, w jelitach, będzie się wchłaniał i będzie bardzo szybko docierał do miejsc, w których jest potrzebny. I peptydy kolagenowe, a mamy różne rodzaje kolagenów tutaj, w tym kolagenie liposomalnym, będą szybciej wbudowywane również do stawów w momencie ich regeneracji. No i ostatnia rzecz. Nie można mówić o regeneracji stawów i o regeneracji kolagenu w organizmie bez witaminy C. Pamiętajcie, że mamy witaminę C+, tak? I jest aż 100 kapsułek tej witaminy C+, oczywiście wzmocnienie układu odporności, ale również produkcja kolagenu. Witamina C jest nam niezbędna, ponieważ ta witamina C dość szybko jest zużywana w naszym organizmie, dlatego trzeba ją suplementować. I jeżeli chcecie mocno zregenerować organizm, kolagen i układ kostno-stawowy, to proszę Was, stosujcie sobie witaminę C naturalną w otoczeniu bioflawonoidów, tak jak tutaj, bo wtedy ta witamina C jest lepiej chroniona w przewodzie pokarmowym i bardziej większa ilość aktywnej witaminy C dociera do waszego organizmu. I zachęcam do tego, żeby stosować mniejszą ilość witaminy C, tak jak tutaj jest, ale po prostu częściej. To jest też technika, którą Japończycy stosują na przykład w leczeniu miażdżycy. Szanowni Państwo, rozmawialiśmy dzisiaj o kręgosłupie. Dotknęliśmy tematu, porozmawialiśmy sobie o osteoporozie, o różnych stanach zapalnych w kręgosłupie, o nieprawidłowym ułożeniu tego naszego kręgosłupa, tak? Jak źle siedzimy,
uczymy się, pracujemy albo przeciążamy ten kręgosłup, to też to może powodować różne problemy. Mówiłem też o tym, że za ból kręgosłupa potrafi odpowiadać haluks na nodze. Pamiętajcie o tym, że to się przenosi, że to jest układ dźwigien. Zapraszam serdecznie, szanowni państwo, do Kaleb lub do Katowic Kebella Beauty Clinic w Katowicach, jeżeli chcielibyście sobie ustalić fitoterapię, suplementację i dietę w waszym życiu, żeby poprawić sobie zdrowie. Natomiast gdyby ktoś z państwa chciał napisać do nas, to bardzo proszę, jeżeli chcecie, żebym pomógł, nie proście o to, żebym robił jakieś skomplikowane rzeczy drogą mailową, bo nie będę tego robił, szanowni państwo, i to z szacunku do waszego zdrowia. Proste podpowiedzi dotyczące ułożenia jakiegoś kilku elementów suplementacji. Oczywiście zapraszam. pytania@willoway.com. Natomiast jak macie trudne zagadnienia, jakieś medyczne, no to jednak zapraszam do bezpośredniego kontaktu ze mną, do konsultacji. No bo nie będę w mailach, wybaczcie, odpowiadał na trudne zagadnienia medyczne, bo potrzebuję rozmowy z państwem, żeby lepiej zrozumieć problem i zaproponować jakieś rozwiązanie. Bo spotykam się często z trudnymi pytaniami drogą mailową, a to nie zastępuje, szanowni państwo, konsultacji. To naprawdę trzeba troszkę czasu poświęcić, żeby zrozumieć chorobę i przyczynę tej dolegliwości, żeby próbować pomóc, a nie tylko łagodzić objawy. Pięknie dziękuję, szanowni państwo, za uwagę. Życzę wszystkiego dobrego. Do usłyszenia i do zobaczenia.